Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Witam w specjalnym studiu Telewizji Republika. Jesteśmy w Gdyni na Forum Wizji i Rozwoju, a naszym gościem jest minister rolnictwa, pan Jan Krzysztof Ardanowski. Witam serdecznie, panie ministrze. Witam. Panie ministrze, jakie wiatry wieją z nadmorza w stronę polskiej wsi? Nie wiem, czy z nadmorza, ale generalnie myślę, że polska wieś będzie miała dobre lata przed sobą. To nie jest oparte na tylko pobożnych życzeniach, ale również na obserwacji roli rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego na świecie. Wzrasta zapotrzebowanie na żywność. To jest naturalne, bo ludzi przybywa. Raczej rozdział tej żywności, dystrybucja jest problematyczna, jest często niemoralna, bo ludzie umierają z głodu, a jednocześnie bogaty świat marnuje około 30% żywności. To jest nieetyczne, to jest grzech, ale to jest głupota. Marnowanie zasobów przyrody, pracy ludzkiej, na to też trzeba nad tym pracować. Natomiast z drugiej strony pandemia pokazała, jak ważna jest samowystarczalność żywnościowa, czy raczej szerzej bezpieczeństwo żywnościowe. No właśnie, w Polsce jedzenia nie zabrakło. Nie zabrakło, chwilowe jakieś tam problemy, kilka dni na półkach ludzie wykupili, nie bardzo wiadomo po co, ale martwili się, że może sklepy będą zamknięte. Natomiast tak jak patrzę po świecie i rozmawiam przecież z różnymi politykami, również tam, gdzie szukamy zbytu na polską żywność, bo mamy przecież produkcję większą niż potrzeby żywnościowe naszego kraju, to z pewnym podziwem, a nawet może z zazdrością patrzą. Wy macie bezpieczeństwo żywnościowe. Można myśleć o innych formach bezpieczeństwa, militarne, międzynarodowe, energetyczne, tak. Socjalne, zdrowotne i tak dalej, bo mamy żywność, bo nic tam od rana do wieczora mamy co jeść. Więc wydaje mi się, że czas jest dobry. Innowacyjność to nie jest tylko przemysł, to nie jest tylko gospodarka poza rolnictwem, bo w rolnictwie zarówno wiele problemów, przed którym stoi, problem braku siły roboczej, czasami zapchane rynki na żywność, bo COVID pokazał, że pozamykane granice, to też były z tym różnego rodzaju problemy, ale surowce rolnicze mogą być również przetwarzane na szereg użytecznych, społecznie potrzebnych, rynkowo potrzebnych produktów, których może wcześniej jeszcze nawet nie myśleliśmy, że takie można stworzyć. Okazuje się, że z surowców rolniczych, zarówno prościutko przetworzonych, typu, nie wiem, łuski zbóż, czy łuski rzepaku, czy śruta rzepakowa, można tworzyć różnego rodzaju też rzeczy, które mają krótki czas życia, potem się rozlatują i ulegają biodegradacji. Ale nawet i bardziej skomplikowane. Na przykład znakomity polimer można stworzyć z kwasu mlekowego, który produkujemy ze wszystkiego, co zawiera w sobie cukier. Rozkład parędziesiąt dni. Ale wróćmy może do jedzenia, bo to bardziej smaczny temat, panie ministrze, bo polska żywność to jej nie tylko nie brakuje, ale jest po prostu dobra. Mówię to jako warszawiak i smakosz. Jakie perspektywy przed tą dobrą polską żywnością? Ja nie chcę, żeby w Polsce rozwijała się inna żywność, bo czasami takie pokusy były przez lata. Próbujmy zwiększać produkcję bardziej intensywnie, przemysłowo, nawozami, środkami ochrony, żeby było więcej. Potem, a gdzie to sprzedać? Takim skrajnym, ale absolutnie wiarygodnym przykładem to jest to, co między innymi Janusz Wojciechowski kiedyś powiedział. Jaki jest sens utrzymywania w Polsce potężnych ferm zwierząt, na przykład świń czy drobiu, które są własnością firm zagranicznych, gdzie tuczy się prosięta czy warchlaki sprowadzone z Danii, amerykańską soją modyfikowaną genetycznie, na fermie zatrudnieni Ukraińcy, a potem ten właściciel przychodzi: panie ministrze, załatw mi pan sprzedaż do Chin. Uciążliwości pozostają na miejscu, zapachy, kłopoty, skażenie środowiska, a korzyści z tego niewiele. Nie o takie rolnictwo chodzi. Chodzi o to, żeby rolnictwo było zrównoważone, żeby było oparte o mniejsze gospodarstwa, takie, gdzie faktycznie rodzina pracuje, gdzie jest jakiś organiczny związek z tą społecznością lokalną, bo tam ci ludzie, którzy tam żyją, również wydają pieniądze, korzystają z usług i tak dalej, i tak dalej. Ale wieś to nie tylko produkcja żywności, ale wieś to jest przecież społeczność, to jest tradycja i kultura.
Jak zachować ten skarb przecież nasz narodowy? Bardzo dobrze, dziękuję za to pytanie, bo czasami próbuje się rolę wsi sprowadzić tylko i wyłącznie do producenta żywności czy surowców do różnego, również nieżywnościowego wykorzystania. To jest oczywiście podstawowa domena rolników. Produkujemy to, czego społeczeństwo od nas oczekuje. To jest w pewnym sensie misja zaopatrzenia tego bezpieczeństwa żywnościowego. Ale przecież wieś to są społeczności. Ludzi, którzy mają różne swoje i problemy życiowe, i aspiracje, i chęci realizacji marzeń życiowych. Bardzo wielu mieszkańców miast wyprowadza się również na wieś, bo tam uważają, że będą żyli lepiej. A czasami generuje to niepotrzebne konflikty, bo mu tam przeszkadza kombaj w nocy na przykład. No a kiedy ten chłop ma jeździć, jak jest sucho i nie ma rosy i można łapać jeszcze te parę godzin, a nie przestrzegać ciszy nocnej. No ale to takie tam czasami różnego rodzaju konflikty są. Natomiast wieś to jest i ogromna tradycja. Ta tradycja patriotyczna to jest też i walka o niepodległość, o wyzwolenie, może szczególnie w tym roku, w roku stulecia wojny bolszewickiej. Trzeba przypomnieć, że gdyby nie Witos, gdyby nie ochotnicy chłopi, chłopscy synowie, którzy stanowili 70% armii, to byśmy, cudu nad Wisłą by nie było. To jest też trzeba tu docenić. Druga wojna. Przecież żaden oddział partyzancki bez pomocy wsi by sobie nie poradził. Upokorzenia czasów powojennych. Te wszystkie komunistyczne szykany, które wieś dotknęły. To trzeba wiedzieć. Oczywiście w kategoriach pewnej prawdy historycznej, ale również okazania szacunku i godności tym, którzy tam mieszkają. Ale przecież wieś to jednocześnie w tej chwili też i miejsce bardzo aktywne, kreatywne. Tam jest mnóstwo sensownych, ciekawych ludzi. Budzi się nawet i to chłopskie społeczeństwo. Te koła gospodyń to jest jakiś fenomen na przykład. Kiedy prezentowałem to w Sejmie, mnie nawet w najśmielszych marzeniach nie przyszło do głowy, że w ciągu tam nieco ponad roku około 10 tysięcy kół gospodyń powstanie. Kobiet aktywnych, sensownych, interesujących się wszystkim. Bardzo takich też i zdecydowanych w realizacji swoich celów. Potrafią tych swoich mężczyzn też tam wziąć czasami, że tak powiem, w karby. Więc wieś prezentuje sobą bardzo wiele wartości, zarówno tych tradycyjnych, związanych z kulturą wiejską, z tradycją kulinarną, coś niesamowitego, tu wiąże się z żywnością, przecież regionalizmy związane z żywnością, grupy etniczne, które wśród nas na przestrzeni wieków, wśród Polaków żyły. Każdy pozostawił jakiś ślad, jakiś element dziedzictwa, które jest dziedzictwem narodowym. Może Pan Bóg się w tym roku też ulitował w sprawie suszy. Tak, deszcz akurat. Martwiliśmy. Ja byłem przerażony. Deszcze przyszły w ostatnim krytycznym momencie. Gdyby się opóźniły, niektórzy mówią o kilka dni, ja myślę około 2 tygodni, to by było po zbiorach. Byśmy stracili wszystko. A tak to naprawdę urosło całkiem dobrze. Głód nam nie grozi. Nawet opatrzność czuwa nad polskim rolnictwem. Panie ministrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Telewizji Republika był pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.